Witam, tutaj Magdalena Godawa. Porozmawiamy o rureczkach z papieru. Różne gazety dają nam różne efekty, dlatego próbujmy z różnej makulatury tworzyć nasze rurki. Gazetę kolorową sobie przygotowujemy następująco. Wyciągamy zszywkę, wycinamy pasek wzdłuż, aby wyszedł nam jak najdłuższy odcinek papieru. Do skręcenia niezbędny jest patyczek drewniany do szaszłyka, kuchenny. W sklepach znajdziemy różne grubości, a to będzie miało wpływ na grubość naszych rurek, jakie wykonamy. Zaczynając nawijanie ściśle na samym początku, patyczek chwyci się gazety albo gazeta patyczka, jak wolicie. Pozwoli nam to skręcić rureczkę do samego końca, kręcąc samym patyczkiem, trzymając tylko papier, żeby się nie rozwinął. Używając różnych gazet do kręcenia, uzyskamy różne efekty, które później świetnie się prezentują na przykład na biżuterii czy torebkach. Teraz kroimy gazetę zwykłą, codzienną, ale wykorzystamy jej biały brzeg. Powstanie nam cała biała rurka, zaczynając nawijanie po przeciwnej stronie tego brzegu. Ja moje białe rurki wykorzystałam do koszyka, który następnie zabarwiłam sokiem z buraków. Podczas wyplatania będziemy łączyć nasze rureczki, wkładając jedną w drugą. Żeby to łączenie sobie ułatwić, możemy złożyć jedną rureczkę wzdłuż na pół i będzie szczuplejsza, wsunie się dalej do następnej rurki. Rureczki możemy zarówno wkładać do środka następnej lub na nią. Jeśli na przykład nie podoba nam się końcówka tutaj biała, nałożymy na nią ciemną. Wiele makulatury już sprawdziłam i wiem, że nie każda się świetnie nadaje. Nieraz niby rureczka nam się skręci, ale później przy wyplataniu czujemy jakiś dyskomfort, że rurka jest twarda i nie układa się tak jak chcemy. Testujmy sobie zatem zawsze nasz egzemplarz gazety, zanim skręcimy cały stos. Niektóre magazyny nie mają zszywki, a są klejone, dlatego możemy je w pionowym układzie zacząć skręcać. I tutaj mamy taki przykład rurki, która niby jest bardzo ładną rurką, ale podczas wyplatania nam się gnie, łamie i nie wygląda zbyt ładnie. Tak więc zachęcam do szukania różnorodnych barw w stertach makulatury. Wszystkie niemal są do znalezienia. Dziękuję pięknie i zapraszam na kolejne filmy o wyplataniu.